Jak każdy początek bardzo trudny. Przyjechałem tutaj na sprawdzian. Dzwonił do mnie Andrzej Czyźniewski, były scout Lecha. I wtedy gadaliśmy po angielsku, nie? I powiedział Iwan, przyszedł na testy, oglądałem tam twoje jakieś odcinki tego grania i myślę, że będzie fajnie, żebyś tutaj przyszedł. Wiele ludzi tam mówi, gdzie Iwan do Polski, wiesz, grałeś w Portugalii, nie wiem, jakieś, wiesz, jesteś jaką gwiazdą, czy coś takiego, ale nie wiem dlaczego, chyba to jest, dzisiaj mówię, że to jest przeznaczenie po prostu przyjechałem, spakowałem dwóch parów butów, nie? Ochroniacze i plecak i no, jak taki junior, nie? Przyjechałem do Poznania, spędziłem tutaj kilka dni, jeszcze za szkoleniem za Smudy. Powiedziałem, że tylko będę trzy dni na testach. Potem się okazało, że on mówi, Iwan, jest pierwszy mecz, wtedy graliśmy z Zagłębiem Sosnowiec, wygrany mecz 4-2. I powiem szczerze, widziałem, jaki to jest doping, jak po prostu ludzie żyją tym klubem. I ja mówię, jest to, co ja czułem. I myślę, że wtedy widziałem wspólne rzeczy, które ja mam z tymi ludźmi, z tym miastem. I to zdecydowało, żebym tutaj po prostu został, nie? Propozycja zawsze była na rok czasu i w każdym roku przedłużałem umowę na rok, nie? Także i na dzień dzisiejszy była to słuszna decyzja, nie? W każdym roku uważam, że zrobiliśmy coś wyjątkowego. Nie? Pierwszy rok mieliśmy to czwarte miejsce. Grodzisk, Grochnicko Bolia już nie grał, w pucharach mi zagraliśmy. Zrobiliśmy historyczny wyczyn wtedy. Szczerze to tą bramkę z Feyenoordem i potem już następny rok już było coraz lepiej. Wygraliśmy Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, super puchar. Zagraliśmy tutaj Puchar UEFA, Ligę Europy, Ligę Mistrzów. I myślę, że w Lechu wszystko, co chciałem w życiu, osiągnąłem. Nie? Mam pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czwarte i piąte. Szkoda, że w tym roku nie skończyliśmy na pierwszym miejscu. Potem jak się dowiedziałem, że pierwszy raz że w historii Lech ma wicemistrzostwo, mówię, no jest to wyjątkowy moment też i jest wiele momentów, meczów w Ligi Europejskiej, przeżywko Manchester City, Juventusowi, wiele, naprawdę wiele momentów, ale najlepszy moment ten ostatni mecz, pożegnanie Piotra Rejsa moje, w tym meczu to było wszystko, co ja chciałem w życiu. Od siebie, od piłki nożnej, od ludzi. Chyba ten za trenera Bakiera, w którym mieliśmy piąte miejsce i w tym roku nam się nie udało nic. Klub za dużo zainwestował, a nic się nie zwróciło klubowi. I chyba ten moment z tym z Brugią, jak myślałem ten rzut karny, nie? Chyba ten taki moment, że słabszy, ale uważam, że i że przez tych 20 lat swojej kariery zawsze się starałem trzymać solidny poziom grania i mi się to udało i jestem z tego dumny. Jeśli chodzi o Franka Smudę, to jest trener bardzo wyjątkowy. Ja właśnie wszyscy przypominamy ten okres, ale mieliśmy dużo z nim. Wtedy graliśmy tą piłkę, która ja uważam była piłka Lecha Poznań. Otwarte granie, pressing, zwłaszcza grając
na bulgarski, nie? I mówię w ten sposób, że od pierwszej minuty widząc, było widać na twarzach przeciwników, że oni tutaj są po prostu przestraszeni i Lech wtedy wykorzystywał swoją przewagę przy pierwszych 10-15 minut, gdzie po prostu szliśmy te 2-3 bramki. Nie? Także bardzo fajny okres, wiele wspaniałych momentów. Potem Jacek Żeliński też, trener, który z Lechem wygrał Mistrzostwo Polski, w bardzo fajny okres, ale odszedł w momencie, kiedy miał zostać przez inne powody, nie został z nami. Przecież wtedy trener José María Baquero, taki trudny okres, który mam tutaj, uważam, ale to jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, to jest, że szkoleniowiec, jeżeli ma być szkoleniowcem w danym kraju, musi gadać w tym przypadku po polsku. Nie? Baquero nie gadał. Czy chciał, czy nie chciał, czy mu to szło lepiej, czy gorzej, to nie wiem, ale nie gadał i myślę, że ten przekaz informacji był słaby, bo w pewnym sensie chodzi o przekaz informacji, co on oczekuje od nas. Tłumaczenie jest ok, ale nie jest to, co ma zrobić ten wrażenie, tą charyzmę jako trener nad zawodnikami. Ale mówię, ja już gadając po hiszpańsku, uważam, że to był bardzo mądry facet, ale moim zdaniem bardziej się nadało na dyrektora sportowego niż na szkoleniowca. Nie, że to było słabiej, ale uważam, że miał inny poziom działania, zachowania. Nie? Potem trener Ruma, który też przyszedł, uważam, w bardzo ciężkim momencie, ale udźwignął ten cały ciężar do dzisiaj. Jest to młody szkoleniowiec, bardzo ambitny i po prostu widać, że chce pracować. Jest to rok temu czwarte miejsce, w tym roku wicemistrzostwo. Mu się udało zbudować ten zespół. Jeszcze będę budował. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda, a zwłaszcza im grającym i albo szkoleniowemu, grać dobrze, bo Lech Poznań jako klub, miasto i kibole zasługują na to. Jak się idzie ulicą w Poznaniu, Iwan, musimy wygrać, Iwan, dlaczego jest tak źle, o co chodzi, dlaczego, dawaj, idziemy. I cały czas się żyje tym Lechem. I oprócz tego, że idziesz o chleb, czy nie wiem, tam mleko, zawsze jest ktoś tam, który cię od rana obudzi, mówi, Iwan, jutro musi być wygrana. I cały czas jest w tym. I myślę, że to jest piękne. Kto odczuwa to inaczej, uważam, że w Lechu będzie miał ciężko. Uważam, że to jest. Jestem osobą, która dużo czyta i ja się dowiedziałem na początku, że w Poznaniu, zwłaszcza Ostrów Tumski, że jest to kolebką państwa polskiego, gdzie po prostu wszystko zaczynało w tym w regionie, że zawsze, jeżeli się walczyło o Polskę jako kraj, i to w stanie wielkopolskie i myślę, że to jest wszystko bardzo piękne i to, co powiedziałem wcześniej, że wszyscy żyją tym, jest to w każdym w kroku w Poznaniu, uważam, miasto bardzo pięknie, nie jest za wielki, nie jest, jak powiedzieć, nie jest ni za wielkie, ani jest ni za małe. Jest to, jak dla mnie, idealne miejsce do życia, bo wszystko jest blisko, Europa cała jest blisko. Mamy lotnisko, mamy wszystko, mamy autostrady.
jest miasto, które żyje sportem, mamy piękny stadion, mamy wiele, wiele rzeczy, z których po prostu można być dumny. Ja zawsze byłem osobą, która nigdy nie wiem, czy tak byłem wychowany, czy tak się urodziłem. W życiu nie narzekałem na nic. Wszystko, co szło w życiu, brałem, czy to źle, czy to dobrze. Skorzystam z życia każdego dnia. Myślę, że w każdy dzień, tak jak w piłce, jest dzień od nowa. Trzeba rano się obudzić, wstać, ubrać się i iść dalej. Tak jak zawsze mówię, że w Lechu Poznań trzeba grywać każdego dnia. Ja tylko chcę zdrowie i żeby moja rodzina teraz się powiększyła, być zdrowa. A jestem przekonany, że obojętnie co będzie na drodze, ja dam radę.